Witam Cię serdecznie, z tej strony Tomek Kwieciński. W tym nagraniu chciałbym Ci opowiedzieć o takiej pułapce w pracy nad sobą. Pułapce, którą można w wielu środowiskach zaobserwować, zarówno w środowiskach ludzi, którzy amatorsko zajmują się rozwojem osobistym, którzy więcej zajmują się rozwojem osobistym, a z tego co słyszałem, to nawet wśród terapeutów czasem taka pułapka występuje. Pułapka nosi nazwę taką jak tytuł tego nagrania, czyli już to przerabiałem. Otóż okazuje się, że ludzie czasami wpadają w różne schematy myślowe dotyczące pracy ze sobą, czy też braku takiej pracy. Wśród laików jest takie przekonanie, które sam kiedyś miałem, że jeśli wydarzy się coś nieprzyjemnego, wydarzy się coś strasznego, przez jakiś czas to na ciebie jakoś wpływa, a potem jak już nie czujesz bezpośrednio tej emocji, nie doświadczasz cierpienia, to znaczy, że całość już się przetrawiła, że całość już, mówiąc kolokwialnym językiem, się przerobiła i że jesteś od tej sytuacji totalnie uwolniony. Natomiast oczywiście nic bardziej błędnego, mimo że na przykład możesz już nie doświadczać bezpośredniej rozpaczy z powodu rozstania, to po wielu, wielu latach możesz mieć nadal problem z wejściem w związek i dopiero przy próbie przyjrzenia się temu okazuje się, że ta niechęć do wejścia w związek tak naprawdę jest powiązana nadal z tamtym rozstaniem. I mimo tego, że bezpośrednio nie doświadczasz cierpienia spowodowanego tamtym rozstaniem, to jednak ono nadal na ciebie wpływa. Natomiast to jest rzecz, którą już sporo osób w rozwoju osobistym rozumie. Sporo osób wie, że po prostu nawet jeśli czegoś nie doświadczamy, nie czujemy, szczególnie w chwili, gdy pewne zdarzenia czy pewne motywy w życiu miały miejsce w wczesnym dzieciństwie, nawet wtedy może to na nas wpływać. Natomiast rzecz, którą ja bym się chciał zająć, to jest coś takiego, co słyszałem wielokrotnie, kiedy ktoś opowiada o jakimś swoim problemie i gdy druga osoba zwraca mu uwagę na to, skąd to się mogło wziąć i nad czym warto by było tutaj być może popracować, no to pada odpowiedź taka jak w tytule, czyli no ale przecież ja już to przerabiałem, przecież ja już kiedyś na sesji z coachem X gadaliśmy o tym, przerobiłem, rozpłakałem się, więc to na pewno nie jest tam. No i o temu właśnie chciałem poświęcić to krótkie nagranie. Temu chciałem poświęcić te parę minut, żeby opowiedzieć, w jaki sposób to się dzieje. Otóż wcale tak nie musi być, że jeden problem, czy jedno zdarzenie w życiu, czy jeden motyw w życiu to jest jedna sesja i po wszystkim. Wręcz przeciwnie. Bardzo często jest to zupełnie co innego. Oczywiście nie idźmy tu w ekstremum, nie znaczy to, że musi być 15 lat ciężkiej terapii po to, żeby z jakąś jedną rzeczą się uporać, natomiast nie idźmy w drugie ekstremum. I myślę, że mało kto już wierzy w te przesadzone nieco historie, że w ciągu jednej sesji możesz każdy problem rozwiązać, bo nawet ci coachowie, którzy charakteryzują się dużą skutecznością, którzy mówią, że potrafią takie rzeczy szybko załatwiać, no to jednak przyznają, że jak jest spory problem, no to czasami trochę trzeba z nim posiedzieć. Więc to nie jest tak, że wszystko jest od razu załatwione i to nie jest tak, że jak raz się czemuś przyjrzysz, to już nigdy więcej to na ciebie nie wpływa. Pierwszą rzeczą, kiedy ktoś mówi, już to przerabiałem, jest po prostu zwykła niewiedza. Jest nieświadomość tego, że wiele mocnych procesów trzeba na kilka razy z różnych ujęć chociażby przerobić. Nie na jeden raz, tylko na kilka. Ta niewiedza może być powiększona, jeśli jakiś autorytet typu trener, coach, terapeuta coś takiego ci zasugerował. Czasami mógł to zrobić również ze swojej niewiedzy i po prostu myślę, że skoro raz się rozpłakałeś przy relacji, omawianiu relacji z ojcem, no to znaczy, że już cała relacja z ojcem się u ciebie ładnie domknęła. Może to być zwykła niewiedza, może to być nawet nie do końca uczciwe zagranie, które ma sugerować, że dzięki temu coachowi czy dzięki temu trenerowi już wszystkie twoje problemy zniknęły. Drugą taką rzeczą, kiedy mówimy już to przerabiałem, jest niechęć do przeżywania jeszcze raz albo przykrych emocji. W pracy nad sobą często jest tak, że to, co na początku zaczyna się wyłaniać, gdy zaczynamy w siebie zaglądać, to są rzeczy, które paradoksalnie są najmniej nieprzyjemne. Najszybciej da się do nich dostać, najłatwiej je przeżyć. I dalsza praca dotyczy często rzeczy, które są jeszcze głębiej i są o wiele bardziej nieprzyjemne. Także czasami tekst, już to przerabiałem, może po prostu wynikać z tego, że pamiętamy, jak nieprzyjemne rzeczy wyciągaliśmy przy okazji jakiegoś problemu.
No i nie bardzo mamy ochotę sięgnąć jeszcze głębiej i wyciągnąć jeszcze bardziej nieprzyjemne rzeczy. To jest taki drugi powód. No i trzeci, dosyć interesujący powód, to jest coś takiego, że bardzo często mamy przekonanie, że albo jest coś zero-jedynkowe przekonanie, albo jest coś po prostu przerobione, albo nie. I jeśli uznalibyśmy, że jest coś dalej do przerobienia w tej, powiedzmy, relacji z ojcem, to mogłoby oznaczać, że do tej pory to, co zrobiliśmy, było źle zrobione i że trzeba to przekreślić. A tymczasem nic bardziej błędnego. Praca nad sobą nie jest w wielu sytuacjach zero-jedynkowa i to, że nadal masz coś do przerobienia w relacji z ojcem, absolutnie nie musi znaczyć, że to, co robiłeś do tej pory, jest bezwartościowe. Może się okazać, że robiłeś dużo świetnych rzeczy, a po prostu jeszcze trochę trzeba zrobić. I to jest taka instynktowna niechęć do przekreślenia pracy u ludzi, do przekreślenia wykonanej pracy. Czyli jeśli bym się przyznał, że coś jeszcze mam tu do przerobienia, to by znaczyło, że albo po pierwsze, jak pracowaliśmy, no to dużo poszło na marne, albo po drugie, jeśli jeszcze sam to ze sobą robiłem, na przykład za pomocą jakiejś techniki zmiany przekonań, czy za pomocą samodzielnej pracy, to jeszcze wychodzi, że ja to źle zrobiłem, czyli to jeszcze o mnie dodatkowo źle świadczy. A tymczasem nic bardziej błędnego. Może robiłeś świetnie i nadal może trzeba pracować dalej. Po prostu w dużych sytuacjach, przy dużych problemach, tak po prostu jest, że tego się najczęściej na jeden raz może nie dać zrobić, chociażby z powodu wydolności mózgu, dla którego taka praca jest niesamowicie męcząca. Wielu z Was pewnie kojarzy taki schemat, jak byłeś może na jakiejś takiej sesji, kiedy po jakimś czasie, po poruszeniu jakiegoś problemu, po prostu czuć, że na dzisiaj praca została zrobiona, że więcej już Twój umysł dzisiaj nie wyrobi i że ma dosyć i że następny raz to może być na przykład najwcześniej, czasami następnego dnia, a bardzo często jest tak, że się dochodzi do takiej, po takiej sesji do siebie tydzień, czasami dwa, czasami trzy, a czasami nawet miesiąc. Czy słyszałem o przypadkach, kiedy parę miesięcy po jednej sesji ktoś do siebie dochodził, nie dlatego, że była źle zrobiona i ktoś się źle czuł po niej, tylko dlatego, że była dobrze zrobiona i ktoś po prostu potrzebował ochłonąć i inkorporować wszystko do siebie, więc nie jest często możliwe, żeby cały taki problem, cały taki długi wątek zrobić naraz na jednej sesji. Po prostu nie mamy na to nawet wytrzymałości mózgu czy wytrzymałości naszego ciała, która mogłaby to udźwignąć. Więc przede wszystkim radzę przyjrzeć się takim rzeczom, bo przy niej może wystąpić ten problem, kiedy nam się wydaje, że już coś przerobiliśmy, a się okazuje, że jeszcze dalej. Przede wszystkim bardzo silne traumy, bardzo silne wydarzenia w naszym życiu, takie jak wszelkiego rodzaju przemoc, której mogliśmy doznać, molestowanie seksualne, ale również bardzo bolesne rozstanie, jeśli było, może być przez naszą psychikę odebrane tak samo mocno, śmierć bliskiej osoby, zagrożenie życia, ciężka choroba, wojna czy cokolwiek w tym stylu. Jeśli mamy taką sytuację, no to nie liczmy na to, że jedna sesja dwugodzinna to rozwiąże. Co więcej, w przypadku takich traum czy w przypadku takich sytuacji, o których mówiłem, może być tak, że każda sesja niby dotyczy tego samego wątku, na przykład niech będzie molestowania seksualnego, natomiast każda sesja dotyczy innego zupełnie wątku w Twoim życiu, z innego zupełnie obszaru w Twoim życiu, na który ta sytuacja wpłynęła. I zdarza się tak, że na kilku czy na jednej sesji się robi życie seksualne na przykład, które się zmieniło pod wpływem takiego molestowania, a na drugiej kompletnie inne rzeczy, na przykład poczucie wartości, które się zmieniło pod wpływem takiego molestowania, albo poczucie pasji w życiu, które się zmieniło pod wpływem takiego molestowania, albo poczucie bezpieczeństwa przy wychodzeniu na ulicę, które się zmieniło pod wpływem tej sytuacji. I za każdym razem to może być inny wątek. W momencie, gdy komuś zginie w wypadku bliska osoba, no to może za jednym razem na przykład przerabiać to, że świat jest niebezpieczny. Za drugim razem to, że zabawa może prowadzić do czegoś złego, jeśli ta bliska osoba na przykład jechała szybko samochodem. Za trzecim razem może prowadzić do tego, że jazda samochodem jest niebezpieczna. Za czwartym razem do tego, że przyjaźnienie się czy miłość jest czymś, co sprowadza cierpienie. I to mogą być kompletnie różne rzeczy, kompletnie różne wątki, więc naprawdę nie ma się co przywiązywać do tego, że jedna sesja już ma jakiś problem rozwiązać. Także pierwsza grupa to są po prostu bardzo silne wydarzenia. Druga grupa takich zjawisk to są rzeczy, które trwały bardzo długo. Na przykład takie coś jak relacja z ojcem, albo jak przebywanie w domu, w którym rodzice byli alkoholikami, albo chociażby wojna, albo bardzo długi związek, albo bardzo długi epizod pracy w jakimś miejscu. To są
kwestie, które trwały na przykład czasami wiele lat i też nie jest to czasami w 2 godziny do zrobienia naraz. Zwłaszcza jeśli mówimy o tych relacjach z rodzicami, no to są często dużo dłuższe godziny niż tylko jedna czy dwie, więc nie ma co liczyć na to, że cała relacja z ojcem zostanie poruszona w 2 godziny czy zamknięta w ten sposób. Trzecią taką grupą, które bardzo często wchodzą w ten schemat, już to przerabiałem, to są takie bazowe ludzkie problemy, takie jak poczucie wartości, jak poczucie atrakcyjności, zasługiwania na miłość, poczucie bezpieczeństwa. To też są rzeczy, które ciężko jest naraz zrobić w jednej sesji. No i jeśli ktoś mówi, że ale przecież ja już przerabiałem poczucie wartości, to ja już tam nic nie muszę zrobić, no to bardzo często jest to no, totalnie powierzchownie zrobione i okazuje się, że trzeba tam zajrzeć jeszcze głębiej po prostu. Więc chodzi o to, jeśli twoim problemem, jeśli złapałeś się kiedyś na takiej sytuacji, że orientujesz się, że musisz, albo złapiesz się być może po tym nagraniu kiedyś, że musisz ruszyć jeszcze jakąś rzecz, którą już ruszałeś i już ci się wydawało, że tam jest wszystko zrobione, no to jeśli to wynika z niewiedzy, no to już po prostu wiesz, że można tam jeszcze pracować dalej. Jeśli to wynika z niechęci do przeżywania cięższej jeszcze emocji, no to po prostu pamiętaj, jak uwolnienie dało ci dojście do tych emocji, które już zobaczyłaś i pomyśl, że jeśli będą jeszcze bardziej nieprzyjemne emocje, to będzie jeszcze większe uwolnienie, jeszcze większa ulga później. Jeśli obawiasz się tego, że pracując dalej nad sobą, musisz się przyznać do tego, że ta praca jeszcze nie została cała zrobiona, no to po pierwsze pamiętaj, że część jej prawdopodobnie została zrobiona, skoro masz takie poczucie. Jeśli nie została, no to tak czy siak lepiej to jak najszybciej ruszyć, a prawdopodobnie jest tak, że część została, a część nie i też jak najlepiej jest jak najszybciej to po prostu rozpoznać i jak najbardziej pamiętać o tym, że to, że coś już ruszałeś, przerabiałeś, nie znaczy, że tego nie ma. Jest jeszcze kolejny taki ostatni wątek na zakończenie, że podobnie jak z książką, która się co parę lat może zmienić, nie dlatego, że zmieniają się zdania w tej książce i druk się przestawia magicznie, kiedy książka leży na półce, tylko dlatego, że to czytający się zmienia. I co jakiś czas ja wracam do różnych książek czy do różnych filmów i za każdym razem ta książka i film są totalnie inne i potrafię na przykład nawet z roku na rok zobaczyć zupełnie inne wątki w tej samej książce, zupełnie inne wątki w tym samym filmie, ponieważ to czytający jest ważny. Więc po jakimś czasie na tą samą sytuację, którą przerabiasz, na tą samą relację z kimś bliskim, na tą samą sytuację wypadku w swoim życiu, na tą samą sytuację taką jak poczucie wartości, spoglądasz totalnie inaczej. Jednym z takich chociażby patternów jest to, że pewne sytuacje mogą w pierwszym odruchu wywołać na przykład bardzo duży gniew, a po jakimś czasie, gdy się spojrzy na to, na przykład 2 lata później, może samoistnie nastąpić jakieś wybaczenie. Ja pamiętam takie rzeczy, kiedy patrzyłem na jakieś rozstanie swoje w życiu bardzo negatywnie, bardzo wiele ciężkich emocji się z tym wiązało, a po jakimś czasie, gdy mija na przykład 5 czy 6 lat, to patrzysz na ten okres jako na piękny okres w życiu, a na to rozstanie nie jako tylko cierpienie, tylko jako również coś, podczas czego dużo się nauczyłeś i tylko ten aspekt na przykład możesz zobaczyć podczas kolejnej takiej pracy i kolejnej sesji. Więc chodzi o to, że nawet jeśli przyglądałeś się czemuś bardzo uważnie i zobaczyłeś różne aspekty tej sytuacji, bo to też o to chodzi, że jest jedna sytuacja, my możemy ją na mnóstwo aspektów zobaczyć, to po paru latach i tak możesz to zobaczyć na jeszcze więcej aspektów. Więc nie ma się co obawiać, nie ma się co przejmować, że zajrzysz jeszcze raz do tego samego, tylko pamiętać o tym, że ludzka psychika jest tak skomplikowana, że naprawdę najczęściej nie grozi ci znudzenie i nie grozi ci to, że będziesz widział wciąż to samo, tylko możesz dostrzec coś jeszcze głębiej, tam gdzie już wydawało ci się, że widzisz wszystko. I myślę, że to na tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że uda ci się jakoś dzięki temu skorzystać i dzięki temu może wymkniesz się jakiejś pułapce, którą tak byś wpadł. Także pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia i wszystkiego dobrego.